Cześć wszystkim, dziś mam dla Was recenzję kolejnego noża od niemieckiej marki Ed Mahoney, tym razem model Wildlife Duo. W komplecie pochewka z brązowej skóry, zamykana na zatrzask, sztówka opaska, równo położone szwy, długość całkowita 19,7 z otwartym ostrzem. ...19,9 z otwartą piłą. Długość głowni 8 cm. Długość piły 8,5 cm. Grubość głowni to 3 mm. Grubość piły 2,5 mm. Stal głowni to 440C, czyli dobrej jakości stal nierdzewna. Hartowana pomiędzy 58-59 Hz. Wykończenie głowni to mirror finish. Szlif pełny płaski. Na głowni nazwa firmy Ed Mahoney. Logo przedstawiające byka. I napis Outdoor Adventure. Z drugiej strony nazwa stali. 440C. Piła. U swojej podstawy posiada otwieracz do butelek. Sama piła spełnia swoją rolę. Sprawdziłem. Otwieranie obu narzędzi za pomocą podcięcia pod paznokieć. Ostrze posiada blokadę backlock. Piła ma blokadę slip joint. Rękojeść to okładziny sporoże jelenia, mosiężne nity, okucia z polerowanej stali nierdzewnej. Podsumowując, prawdziwa niemiecka klasyka w najczystszym wydaniu, bardzo elegancki scyzoryk, świetny pomysł na prezent dla każdego, obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników tradycyjnych noży. Dobra stal, mechanika bez zarzutu, żadnego chrupotania czy pisków, nie ma się do czego przyczepić. Elegancja, jakość i praktyczność w jednym. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.